Aleluja. Poproszono mnie, abym opowiedział wam, jak to się stało, że służę Bogu. Bardzo chętnie wam o tym opowiem, ale pierw będę musiał wam trochę opowiedzieć o człowieku, który już nie żyje. Bo 13 czy 14 lat temu umarł jeden Zbigniew Kalinowski. Teraz jest inny, ale pozwolicie, opowiem wam o tym człowieku na początku. Pochodzę z Polski, mieszkam w mieście Koninie. Urodziłem się w Poznaniu, wychowywałem się tam, moi rodzice jako bardzo młode małżeństwo przeprowadzili się do Konina, gdzie był duży wzrost gospodarczy, także miałem wtedy 2 latka, więc mogę prawie powiedzieć, że jestem konianinem, choć z pochodzenia i urodzony w Poznaniu. Co dobrze, bo Biblia mówi, że lud mój ginie z powodu braku poznania, nie? A więc ja jestem z Poznania, także może to jest też jedna przyczyna. Ale o tym się dowiedziałem dopiero w Biblii. Wyrastałem normalnym, że tak powiem, w dobrym domu. Moi rodzice byli bardzo dobrymi katolikami. Chodzili do kościoła. Mi też kazali chodzić do kościoła. A więc chodziłem do kościoła, choć bardzo szybko w młodym wieku zacząłem zaglądać troszkę w alkohol, troszkę w różnego rodzaju takie relacje między chłopakami, dochodziło do różnego rodzaju bicia, delikatnie mówiąc. Na moim ciele jest dużo śladów z tamtych czasów. Są, przypominają mi, jaki ten człowiek był. Mówię, już go nie ma, dlatego mogę o nim spokojnie mówić. Ten, który dzisiaj widzicie, to jest inny człowiek. Dlatego chcę wam opowiedzieć o tym, co Bóg uczynił. Bóg zmienił moje życie bardzo mocno. Tamten młody człowiek miał swoje cele. Jednym z nich było zobaczenie Ameryki. Wiecie, jako 18-19-letni chłopiec bardzo marzyłem o tym, żeby zobaczyć Amerykę. Bardzo chciałem zobaczyć Niagarę. Myślałem, że trzeba jechać do Stanów, żeby zobaczyć Niagarę. To było moje marzenie z dzieciństwa. I gdzieś tam się rozwijałem, rosłem. Bardzo szybko zacząłem zaglądać do kieliszka, tak jak powiedziałem, ale też oglądać się za dziewczynami, bo wiecie, piękne kobiety, Polki, wiadomo, nie? A więc to nic dziwnego. Ale życie plantało mi jakiegoś rodzaju figle. Gdzieś tam próbowałem swoje serce czymś zakleić. Myślałem, że będą to różnego rodzaju imprezy, różnego rodzaju wydarzenia, ale zawsze gdzieś wewnątrz była jakaś dziura. I tak naprawdę dopóki w moim życiu nie stanął na mojej drodze Bóg, żyłem w dwóch rzeczywistościach jak gdyby. Z jedna rzeczywistość, która się podobała wszystkim moim kolegom i ludziom, wokół którym żyłem. Mówili, ty jesteś super facet, z tobą gdzieś pójść, to można się czuć pewnie. Ty się nigdy nie wycofujesz, ty nie odchodzisz, ty się nie boisz. Ale gdzieś tam wewnątrz był inny człowiek, który chciał żyć inaczej, ale ja nie wiedziałem jak. Gdy poznałem moją żonę, było to na jednej z takich imprez właśnie, gdy z kolegami żeśmy sobie przygotowywali się do dyskoteki. Wszedłem do kuchni, spojrzałem, zobaczyłem najpiękniejszą kobietę na świecie. I mówię, Boże, anioł. Wtedy kolega do mnie mówi, przestań pić, jak już widzisz anioły. Ja mówię, bardzo chciałem ją mieć, ale moi koledzy mówili, takie dziewczyny nie dla nas. My jesteśmy z innego środowiska. O nas nie ma zbyt dobrej opinii. Ale powiem wam, ja byłem gotów się dla niej zmienić. Niestety moi koledzy bardzo szybko ją uświadomili, z kim ma do czynienia. Ale udało mi się. Wiecie, pragnąłem zmiany w swoim życiu. Wiecie, że ja dla niej potrafiłem dużo zrobić? Przez jakiś czas nawet uciekałem przed moimi kolegami. Aż do tego stopnia, że wyjechaliśmy za granicę. Wiecie, gdy Polska się otwierała w 1989 roku, postanowiłem wyjechać do Grecji. Nie udało mi się za pierwszym razem, bo właśnie trafiłem na pożegnalną imprezę własną i niestety moja głowa została bardzo poważnie uszkodzona. 3 miesiące nie widziałem na oczy,
Miałem tu taki dren, ściąganą ropę. No była to poważna zadyma, jak to my mówiliśmy. I przez to nie pojechałem do Grecji. Zostałem w Polsce. Po prostu lekarze nie pozwolili. Ale w międzyczasie właśnie poznałem mojego anioła. I wtedy zobaczyłem, mówię, może dla niej mi się uda zmienić. Wiecie, szukałem miejsca, w którym mogę się chwycić i wyciągnąć z tego, w czym żyję. Nie chciałem być taki. Środowisko mnie kreowało i nie chciałem taki być. Wyjechaliśmy razem do Grecji, wzięliśmy tam ślub. Przez półtora roku byliśmy. Rok po ślubie moja żona zaszła w ciążę i postanowiła wrócić do Polski, aby urodzić pierwsze nasze dziecko. Wróciłem z nią, ale po 3 miesiącach pojechałem ja sam z powrotem do Grecji, aby tam pracować na moją rodzinę. Moja żona została w Polsce. Niestety życie z dala od mojej żony nic mi za bardzo nie dawało ze względu na to, że koledzy mnie wciągali znowuż w stary system, w stary sposób myślenia. Wróciłem do Polski na 3 miesiące, powiedziałem żonie, że chcę, żebyś przyjechała do Grecji, a więc pojechałem jeszcze raz do Grecji. Się szwendałem przez pół roku między Grecją a Polską. Wiecie, w pewnym momencie jedna kobieta przynosiła nam taką gazetę, która nazywała się Tygodnik Chrześcijański. I gdy ta gazeta trafiała na stół, gdy żeśmy uroczyście obchodzili zakończenie tygodnia, bo tam wypłata była co sobotę, wtedy była dyskusja, co to jest, kto to jest, co to za kobieta w ogóle, co to są za gazety. Wiecie, to mnie bardzo zaintrygowało. I gdy czytaliśmy te gazety, w międzyczasie nawrócił się jeden z nas. Był to chłopak, którego znałem przez 3 lata. Przez 3 lata go nie widziałem, jeden dzień trzeźwego. Wiecie, on się naprawdę zmienił. I w pewnym momencie, gdy mi w moim życiu było bardzo ciężko, ja pomyślałem o tym Ryśku. Mówię, przecież mu się udało. Dlaczego ty nie dasz szansy? Bo wiecie, już było tak źle, że postanowiłem ze sobą skończyć. Poszedłem na górę taką w pracy. Stanąłem na 4. piętrze budynku, który remontowałem. I mówię, moja żona ma rację. Chciała się już ze mną rozwieść. Moi rodzice mają rację. Mój tato ma rację. Z ciebie już nic nie będzie. Ale patrzyłem w dół i mówię, jak mi się nie uda, to będę jeszcze większym problemem dla mojej żony, bo na wózku inwalidzkim będzie gorzej. A więc mówię, idę na dach, piętro wyżej, większa szansa. I idąc na dach, właśnie przypomniałem sobie o tym Ryśku. I ta myśl wpadła do mojej głowy. I wtedy taki głos, ja nie wiedziałem, co to jest za głos, ale on powiedział do mnie coś takiego. Jeśli twoje życie jest tak nędzne i chcesz je sobie zabrać, to daj mi je. I tak nic dla ciebie nie jest warte. Wiecie, zszedłem do takiej kabiny, uklękłem i mówię, Boże, jeśli istniejesz. Wiecie, już powątpiewałem w Niego. Jeśli istniejesz, wyciągnij do mnie ręce. W tym momencie poczułem się, jakby ktoś tam zapalił 1000 takich lamp. Nagle zapomniałem o tym, że miałem iść na dach. Zszedłem na dół i poszedłem do tego Ryśka. I powiedziałem mu, Rysiu, proszę cię, zabierz mnie w sobotę do tego kościoła, do którego chodzisz. Gdzie myślałem, że mnie udusi ze szczęścia. Gdzie tak mnie schwycił, mówi, Boże, ja się o to modlę od tygodni. Ja chcę, żebyś ze mną poszedł. Zbyszek, my jesteśmy przyjaciółmi od tylu lat. Gdzie to my naprawdę się lubiliśmy. Zabrał mnie w sobotę. Wiecie, w sobotę, gdy poszedłem do kerygmy, gdy wszedłem do tego pomieszczenia, tam był po prostu Bóg naprawdę dla mnie. I gdy mu oddałem moje życie naprawdę nagle się zmieniło. Dlatego mówię, że w tym momencie tamten człowiek umarł. Wiecie, po tygodniu zorientowałem się, że nie palę. Po prostu siedziałem i patrzę, mówię, ja już nie palę. Bóg zabrał mi całkowicie głód nikotyny. Zabrał głód do alkoholu. Gdy pisałem do mojej żony, że się zmieniłem, ona pisała do mojego szwagra, pytając, czy już od alkoholu mi tak dużo odbiło, że już mówię o Bogu. Ale mój szwagier pisał, nie, ten człowiek jest inny. W nim coś się zmieniło. Wiecie, ona wróciła do Grecji po 3 miesiącach. Weszła do kerygmy i wiecie co? To samo ją trafiło. Nawróciła się. Po miesiącu była już po chrzcie.
a po 2 miesiącach zaczęliśmy nowe małżeństwo. Wiecie, ja jako nawrócony człowiek zacząłem nowe małżeństwo. Musieliśmy odciąć się od wszystkiego starego. Otworzyliśmy sobie własną kartę i mówimy, jesteśmy nowymi stworzeniami. Budujemy nowe małżeństwo. Byliśmy jeszcze w Grecji przez prawie 4 lata. Zakochałem się w tym kraju, tak jak w mojej żonie. Ale tak jak mówiłem dzisiaj rano, cały czas czułem, że Bóg mnie chce gdzieś wysłać. Powiem szczerze, nie myślałem, że będzie to Polska. Ja myślałem, że będzie to Kanada albo Australia. Bo o tych 2 krajach jeszcze wtedy można było myśleć. Niestety była to Polska. Mówię niestety, dlatego że wtedy tego nie rozumiałem. Dzisiaj wiem, że życie w Bożej woli jest najlepszym błogosławieństwem. Wiecie, gdy wylądowaliśmy w Polsce z powodu pogrzebu mojego taty, gdy życie trochę się skomplikowało, musiałem ratować moją mamę, która wpadła w bardzo dużą depresję. Przez 5 roku nie mogła wyjść z tej depresji. Ojciec zginął nagle w wypadku. Mama miała 48 lat. To młoda wdowa. Udało nam się, że tak powiem, wyratować. Dzisiaj moja mama jest nawrócona. Jest z Bogiem. Wiecie, to jest wspaniałe. Ale wtedy miałem ciężkie życie. I gdy chodziłem po moim mieście i opłakiwałem to, że nie mieszkam w Grecji, Duch Święty wtedy powiedział do mnie, abym nie płakał nad tym, co było, ale zajął się tym, co jest przede mną. Powiedział, historii nie jesteś w stanie zmienić, przyszłość kształtujesz własnymi dłońmi. I wiedziałem, że Bóg każe mi założyć zbór. Znaczy się zwiastować Ewangelię. Ale gdy tak zwiastowałem Ewangelię, że się ludzie nawracali. Oni chcieli znać tego Boga, którego ja poznałem. I w momencie, gdy ci ludzie zaczęli się nawracać, po prostu stworzył się społeczność. Zaczęli się gromadzić, pierw jakiś pokój, jakieś mieszkanie. Później wynajęliśmy 1 miejsce, 2. Dzisiaj mamy już własną salę. Dużo, dużo innych rzeczy, tak jak to zbór, który rośnie. Ale chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak Bóg jest w stanie zmienić człowieka. Tego, który umarł, o którym mówiłem. Który był dość taki egoistą. Wiecie, wyjeżdżając do Grecji, myślałem tylko o sobie. Gdzie jest egoista, to jest greckie słowo egoime, co oznacza ja istnieję. Tylko ja istnieję. Ja troszkę taki byłem. Myślałem o sobie, zarabiałem dla siebie. Myślałem o swoich domach, o swoich marzeniach. A gdy przyleciałem do Polski, Bóg zmienił to. Wsadził we mnie swój charakter, a Boży charakter jest dawać, składać w ofierze. Robić coś dla innych. Dawać to, co najlepsze. Wiecie, Bóg dał Jezusa. Nie miał nic lepszego. Dał to, co najlepsze. I gdy społeczność już rosła, każdy w kościele chce mieć jakiś cel. Każdy zbór mówi, że chcą coś czynić. Wiecie, gdy tak do mnie mówili pastorze, bo już wiedzieli, że to ja będę prowadził tą społeczność. Mówię, róbmy coś. No, trzeba coś robić. Ja nie lubię czegoś robić. Ja lubię robić rzeczy konkretnie. Gdy byłem w świecie, jak trzeba było prać, to ja robiłem to konkretnie. Wiecie, ale gdy się nawróciłem i trzeba było służyć Bogu, to ja chcę też to robić konkretnie. Wiecie, zobaczyłem to w Pawle. Paweł był konkretny, gdy trzeba było prześladować chrześcijan, ale był równie konkretny, gdy trzeba było ich krzewić. Paweł był konkretny. Dlatego pojechaliśmy, wiecie, w jedno miejsce i zaczęliśmy zwiastować Ewangelię. Był to dom dziecka. I tam doznałem wielkiej przemiany życia. Wiecie, zrobiliśmy koncercik taki mały dla domu dziecka i gdy te dzieci tam się bawiły, na koniec wychodząc stamtąd, pewna mała dziewczynka podeszła do mnie i chwyciła mnie za nogę. Muzycy już poszli, ja stałem w drzwiach do holu. Przytuliła mnie, tak objęła moją nogę, spojrzała na moją twarz i mówi, wujek, ty też mnie zostawisz? Ona miała może za 4 lata. Wiecie, te oczy, ja ich nie zapomnę do końca życia. Moje oczy wypełniły się łzami. Ten korytarz miał może z 50 metrów długości, to była szkoła. Ona trzymała mnie za nogę, ja tak musiałem iść z nią, bo ona nie chciała mnie puścić.
Gdy doszedłem do końca korytarza, musiałem rozpiąć jej rączki i ją po prostu zostawić. I wsiąść do swojego samochodu i wrócić do Konina. Wsiadłem do swojego samochodu i mówię sobie tak, co ja robię? Przyjechałem pograć trochę tym dzieciom, dać im parę jakichś maskotek, podbudzić jakąś ochotę do czegoś, nadzieję i zostawiam. Wiecie, to dziecko miało w oczach taki ból, że jest jak maskotka. Pobawiliśmy się, zrobiliśmy coś. Wiecie, wyjechałem za zakręt. Moje oczy i moje serce już tego nie wytrzymało. Zacząłem płakać, musiałem stanąć. Wyszedłem do lasu i mówię, a właściwie to zacząłem chyba krzyczeć. Mówię, Boże, dlaczego Ty mi to robisz? Co ja mogę zrobić dla tych dzieci? A Duch Święty powiedział, może zrobić wszystko, jeśli tylko będziesz ze mną. Ja mówię, kim ja jestem? Wiecie, biblijny, jak Mojżesz, nie? Kim ja jestem? Co ja mogę zrobić? Przez 2 tygodnie nie mogłem przestać myśleć o tym domu dziecka. Ona po prostu tak wbiła we mnie te oczy, gdy zamykałem oczy, ja widziałem tą małą blondyneczkę z tymi oczami. W końcu pojechałem do tego pana dyrektora z taką retorycznym pytaniem, czy ja mogę coś dla pana zrobić. On powiedział, może pan zrobić, mamy marzenie, są wakacje i dzieci zostają w domu dziecka i po prostu dla nich to jest najgorszy czas. Wiecie, 2 miesiące siedzieć po prostu bez żadnej sensu, siedzieć w tym budynku, bo oni nie mają nic do robienia. A więc co mogę zrobić? Ja mówię, jest taki okres 3 tygodni, w którym dzieci wyjeżdżają na jedne kolonie, na drugie kolonie, a jest okres 3 tygodni, gdzie 16 dzieci zostaje. O, jakbym chciał, żeby to po prostu zostało, te dzieci zostały gdzieś zabrane. Wiecie, przypomniało mi się, że pewien pasterz z Wrocławia organizował w czasy chrześcijańskie. Zadzwoniłem do niego, mówię, Adam, chcę zrobić coś. Co chcę zrobić? Tłumaczę mu, zorganizujemy koncert, zbierzemy pieniądze. Chcę zabrać te 16 dzieci na wczasy. Podaj mi jakąś najniższą cenę, jaką możesz wziąć za ten wczas. Podał mi najniższą cenę. Wiecie, zorganizowaliśmy koncert z Natalią Niemen, zespołu New Life M. Nie wiem, może ktoś z was zna. Tam leciał kawałek właśnie z tego zespołu w tym. Wiecie, udało nam się zebrać te pieniądze. I zabraliśmy te dzieci na te wczasy. Przez 2 tygodnie dom dziecka był pusty. To było niesamowite, dlatego że gdy wróciliśmy z tych wczasów, to ten dyrektor po prostu był tak podekscytowany, że poszedł do naszej regionalnej telewizji i wszystko powiedział. A więc jak on wszystko powiedział, to oni do mnie od razu zadzwonili, że oni chcą wywiad i oni chcą mnie w telewizji. No to pojechałem. Ja, on, prezydent, wiecie tam, jak to mówią, sukces ma od razu wielu ojców. Zrobiliśmy ten wywiad i wiecie, ludzie zaczęli mnie rozpoznawać. Po jakichś 3 czy 4 miesiącach pojechałem znowu do tego dyrektora i wiecie, pytam się, czy jest wszystko dobrze. Wiecie, chciałem im jakoś dalej pomagać. A dyrektor mówi, że strasznie. A ja mówię, dlaczego? No zmieniły się rządy w naszym kraju. Teraz będziemy mieli inną politykę. Likwidujemy domy dziecka, robimy rodzinne domy dziecka. Wiecie, był inny prezydent i taki pomysł był wtedy w Polsce. A ja mówię, no a co to przeszkadza? No to przeszkadza, że dzieci zostaną podzielone jak numery statystyczne, rozrzucone gdzie się tylko da. Nawet jeśli to są rodzeństwo, to ze względu na wiek będą podzielone regionalnie jak gdyby. A ja mówię, no a co możemy zrobić, żeby do tego nie doszło? On mówi, że w naszym regionie są 3 domy dziecka i te 2, które zostaną, będą wybrane z powodu bardzo dobrego stanu technicznego budynku. Wiecie, mieszkając w Grecji i przez pierwsze 4 lata w Polsce, po prostu prowadziłem firmę budowlaną, remontówkę taką ogólną, a więc znam się trochę na budownictwie. Przyjrzałem ten jego budynek i mówię, że ma pan tak straszny stan techniczny okien, że po prostu przez to kosztorys tego budynku jest niski, cena utrzymania ogrzewania jest duża, bo wiadomo, wszystko ucieka dziurawymi oknami. Mówię, wymienimy okna. On się uśmiechnął, zaprowadził mnie do ubikacji, pokazał mi jedno okno zabite dechami i mówi, oto okno, o które się ubiegam od 2 lat i nikt mi nie chce go wymienić. Wiecie, od razu taki szczał, ale nic. Pojechałem do domu,
wziąłem znajomą, która miała sprzedaż okien. Ona zrobiła wycenę 185 tysięcy złotych, bo to jest szkoła. A nie pamiętam ile, 70 okien czy ileś do wymiany. No i jak mi przyniosła ten kosztorys, no mówię, no niezła kwota. Ale myślę sobie, nie, może zrobimy to inaczej. Wiecie, co zrobiłem? Pojechałem do samego prezesa tej firmy do Wrocławia i mówię, panie prezesie, mam pomysł. Chcę zorganizować koncert na rzecz tych dzieci i zebrać pieniądze na remont tego budynku, na okna. Wiecie, Bóg wzbudził w naszym sercu pomysł na pieśń. Zaprosiliśmy zespół TGD. Ostatnia ich płyta, 10 kawałek, Otwórz okna swego serca. To jest właśnie piosenka, którą nagraliśmy my na nasz koncert. I później oni to dołączyli do tej płyty. Wiecie, TGD się zgodziło, Piotr Nazaruk, wszyscy inni. Mówi, jesteśmy z tobą, pastorze. Tylko ty jesteś taki szalony, że w to wierzysz. Mówi, tylko ty możesz to zrobić. A ja mówię, może i tak, ale Bóg jest od tego, żeby to czynił. Wiecie, zaczęliśmy zbierać pieniądze. Przez 3 miesiące jeździłem po wszystkich zakładach, jakie istnieją w obrębie 100 kilometrów mojego miasta. Banki, hotele, firmy, prezesi, wszystko, co tylko się dało. I wiecie, ile zebrałem przez 3 miesiące? Okrągłe zero. Wszyscy mówili, nic z tego nie będzie. Koszt koncertu wynosił około 45 tysięcy złotych. Sprowadzenie tych autokarów, przywiezienie, bo koncert już był na amfiteatrze, na 5 tysięcy ludzi. Mieliśmy zgodę na zbiórkę pieniędzy publiczną, mieliśmy wywiad w telewizji, w radiu leciała piosenka, którą żeśmy nagrali. Samo wytłoczenie piosenki to jest 5 tysięcy złotych. Wiecie, to wszystko było zaopatrywane tak w międzyczasie. I gdy doszło do samego koncertu, nie wycofaliśmy się. Do końca robiliśmy to. Doszliśmy do samego koncertu dzień przed koncertem. Była piękna pogoda, dzień po koncercie piękna, w dzień koncertu lał deszcz. Amfiteatr otwarty, przyszło może z 800 osób. Koncert się odbył, zebraliśmy 13 tysięcy złotych. Wszyscy, którzy mieli te honoraria do odebrania, zrezygnowali. Powiedzieli, nie ma sprawy, chociaż żeby za autokary zapłacić, które ich dowoziły. Pojechali. Przez 2 miesiące wszyscy mówili, Bóg mu tego nie kazał zrobić. Pewnie w Kanadzie byście tak nie postępowali, ale polscy chrześcijanie po prostu delikatnie mówiąc, linczowali mnie. Oj, takie wielkie rzeczy, o to tak, tak się kończy, gdy ktoś robi z ciała. Pamiętam te słowa. Ale po 2 miesiącach dzwoni dyrektor domu dziecka. Byłem akurat wtedy w urzędzie, odbierałem paszport, jechałem na konferencję, pamiętam, do Szwecji. I on mówi do mnie, pastorze, cud. Ja mówię, jaki cud, panie dyrektorze? Mówi, cud, pastorze. Dzisiaj rano byli u nas z województwa odmierzyć wszystkie okna. A ja mówię, no a jak wszystkie okna? Wszystkie okna przyszli wymierzyć i będą wymieniać nam wszystkie okna. A ja mówię, no ale w pewnym sensie, co to ma wspólnego ze mną? Bo to przez pana. A jak to przeze mnie? Mówi, pan zrobił koncert na rzecz tych dzieci. No niby się nie udało, bo nie zebraliśmy tych pieniędzy. Ale wojewoda, gdy dowiedział się, że jakiś pastor w Koninie próbuje ratować dom dziecka, zapytał się, kto za ten dom dziecka odpowiada. A oni mu powiedzieli, pan. On powiedział, to wstyd. Jeśli człowiek, który nie powinien się tym interesować, to robi, natychmiast wymienić wszystkie okna. Widzicie, Bóg szuka kluczy. Widzicie, posłuszeństwo dotarło do miejsca, w którym zwykłe podania nie działały. Widzicie, co się później stało? Przyszedł pewien człowiek i gdy te okna zaczęły być wymieniane, powiedział, ja wam wymienię dach za 80 tysięcy. A później przyszedł jakiś inny biznesmen i kupił im pięknego busa za 55 tysięcy. I wiecie co? Dom dziecka stanął na nogi i do tej pory istnieje. Wiecie, gdy stanął ten dom dziecka na nogi, Bóg nas przesunął w inne miejsce. Ja tam czasami jeżdżę, ale dzisiaj przesunął nas w kierunku pracy wśród dzieci niepełnosprawnych. Jeździmy, przywozimy wózki, inwalidzkie, rolatory, różnych rzeczy. Tony, tony co roku tego wszystkiego. Mam 7 ośrodków, którym pomagamy. Mamy 2 ośrodki slumsów, także ja wiem. Wiecie, slumsy są mi w Polsce. Kiedyś Bóg do mnie powiedział, że nie musisz jechać do Rumunii, żeby zobaczyć biedę. I wyprowadził mnie 8 kilometrów za moje miasto. I zobaczyłem taką biedę, o jakiej nie myślałem w moim mieście.
I moje serce płonęło, żeby tym dzieciom pomóc, tym ludziom tam pomóc. Gdzie pomagam tym dzieciom? Tylko dlatego, że kiedyś ta dziewczynka stanęła na mojej drodze. Po prostu ten wzrok tak mnie dotknął, tak mnie przeszył, że od tej pory nie mogę przestać myśleć. I gdy dzisiaj dostaję e-maile, bo idzie akcja gwiazdkowa, my robimy gwiazdkową niespodziankę. Co roku rozdajemy paczki, różnie 700, 1000, zależy ile nam się uda zrobić. Już dzisiaj przychodzą e-maile, czy pastorze pomożesz też nam. U mnie w kościele mówią, proszę cię pastorze, nie bierz już innych ośrodków. A ja nie mogę. Ja nie mogę, gdy przychodzi informacja, że są gdzieś biedne, potrzebujące dzieci. Ja po prostu nie mogę. Najgorszy miesiąc to jest październik, gdy muszę dzielić paczki. Jest 2000 chętnych, a ja mam tylko 1000 paczek. Wiecie, to jest trudne. Ale wiecie, wierzę w to, że Bóg jest w stanie przemieniać serca. Dlatego chcę wam opowiadać o tym człowieku, bo o tamtym nie warto mówić, który umarł w wodach chrztu. Chcę wam powiedzieć o tym, którego Bóg przemienił. Widzicie, tutaj mieliście wspaniałą projekcję Brazylia. Widzicie, ci ludzie potrzebują pomocy. Widzicie, czasami niektórzy chrześcijanie głoszą Ewangelię, zanosząc tylko Nowy Testamenty i jakieś traktaty. A ze Słowo Boże mówi, gdy zwiastujemy Ewangelię i nie damy tego, co jest potrzebne ich ciału, to nie jest tylko to, co trzeba, tak do końca. Widzicie, ja wierzę w to, że gdy my zwiastujemy Ewangelię, ale przychodzimy z pełnymi rękoma, i mówimy, nie tylko chcemy ci dać Nowy Testament po brazylijsku, ale masz wspaniałe buty, masz wspaniałą kurtkę. Ugrzej się, jak będziesz czytał Biblię. Widzicie, ja wierzę w taką Ewangelię. Wierzę w Ewangelię, którą przedstawił nam Jezus. Jezus powiedział, że nas kocha, ale oprócz tego jeszcze za nas umarł. Czy my potrafimy umrzeć za tych, których kochamy? Widzicie, Biblia mówi, że codziennie będą nas umartwiać, tak? I czy ktoś z was ostatnio słyszał, żeby kogoś w Kanadzie zabili za Ewangelię? W Polsce też jeszcze nie zabijają. Ale wiecie, my sami możemy siebie. Wiecie, ja rezygnuję z wielu własnych marzeń, bo to Boże marzenie jest ważniejsze niż moje. Bo On jest ważniejszy niż ja. Bo On wyrwał mnie z ciemności i postawił mnie w swojej światłości. On oddał mi moją żonę. Dzięki niemu mam już teraz dwójkę wspaniałych dziewczyn. Dzięki temu ona nadal jest ze mną. Gdyby Bóg mnie nie zmienił, już bym był dawno po rozwodzie, ona prawdopodobnie by miała inne życie. Ale to On uratował mnie. Jak można być wdzięczny komuś, kto uratował twoje życie? To, że chciałem popełnić samobójstwo, to tam jest nic. Ja zabiłbym siebie duchowo. To jest gorsza śmierć. Dlatego wiecie, chcę wam mówić o Chrystusie, który dotyka ludzi. I gdy wy pozwolicie, aby Duch Święty was dotykał, to dzisiaj, jak tu jesteś, możesz powiedzieć, Panie Boże, ja cię chcę poznać takiego, jakim jesteś. Nie takiego, jakiego ktoś mi opisał, ale Boże, ty żyjesz. Gdzie moje serce kiedyś zapłonęło dla Boga, aby go poznać. Ja zrobiłem to w kerygmie w Atenach. A dziś jesteśmy tutaj. Wiecie, że taki sam Bóg jest dziś tu? Dlatego wiecie, jeśli ktoś z was chciałby modlić się o to, żeby Bóg wszedł do jego serca i żeby powiedzieć, Panie, a może wykorzystasz i mnie? A może i ty chcesz tego? Dlatego chciałbym, abyśmy skrzyżowali nasze głowy na dół i pomodlili się taką modlitwą. Boże, proszę cię, Ojcze mój, abyś chciał wykorzystać także moje życie. Jeśli nie znasz Chrystusa, jeśli nigdy w życiu nie stanął na twojej drodze, powiedz do Niego, Panie, przyjdź do mojego serca, dotknij się mojego wnętrza i spraw, Panie, aby moje serce, które może jest kamienne na potrzeby innych, stało się sercem mięsistym. Niech Twoje błogosławieństwo przelaje się przez moje życie i dopłynie do tych, do których Ty chciałbyś, aby dotarło. Panie, błogosław swoją obecnością moje życie, ale ja nie chcę być tylko odbiornikiem, ale chcę być kanałem Twojego błogosławieństwa. I niech Twoja chwała
i Twoje uwielbienie przelewa się przez moje życie. I chcę poznać Ciebie coraz bliżej, coraz mocniej i coraz lepiej. Może Cię nigdy nie widziałem, może znam Cię tylko w jakichś religijnych ramach, ale ja chcę poznać żywego Chrystusa, zmartwychwstałego Pana i Mistrza. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty mnie nigdy nie odrzucasz i Ty mnie nigdy nie opuszczasz. I Ty chcesz mnie, bo Ty oddałeś swego Syna za mnie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to. Amen. Amen.